Jest z nami trener drużyny, która dzisiaj wygrała wszystko, co tylko mogła, ale nie było lekko. Trenerze, jak ocenia trener tę dwudniową rywalizację? Dwudniowa rywalizacja, bardzo to wszystko fajnie wyglądało. Chłopcy naprawdę dali z siebie 100% wczoraj, jak i dzisiaj. Więc jesteśmy naprawdę zadowoleni z tego występu. Drugi raz jesteśmy na tym turnieju. Wcześniej zabrakło nam troszkę szczęścia w finale, ale dzisiaj to szczęście mieliśmy, więc fajnie, że zwyciężyliśmy. Duże przeżycie, duże doświadczenie dla zawodników, więc wielkie brawa dla nich tak naprawdę. Przede wszystkim. No tak, jeszcze z pana drużyny został Nikodem wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju, ale wiemy, że na wybór tej nagrody przyczyniła się gra całej drużyny. Czy jakoś trener mógłby jeszcze zwrócić coś, polecić na tym turnieju, co zwróciło jego uwagę? Tak naprawdę, jak ja bym mógł, to bym wszystkim przyznał tutaj zawodnika turnieju, bo naprawdę wszyscy chłopcy się spisali niesamowicie dobrze. Nikodem myślę, że zawożyło to, że strzelił po prostu w finale tą bramkę na 2-1 i to po prostu zauważyło na tym, że miał tego zawodnika turnieju. Co mógłby trener powiedzieć tak przyszłym trenerom, którzy decydują się, zastanawiają się nad udziałem u nas w turnieju Smoka? Przyjeżdżać, nie przyjeżdżać? Na pewno polecamy turniej, super organizacja, bardzo fajne drużyny, duże doświadczenie dla drużyn, bardzo fajnie można tutaj nabyć doświadczenia i polecamy serdecznie. Zatem wszystkiego dobrego, trenerze, dziękujemy za tą dobrą opinię, no i gratulujemy zwycięstwa i tych podopiecznych. Wierzymy, że są pod dobrymi skrzydłami, tak, więc wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie.